Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Dzisiaj chciałem pomówić na temat takiego bardzo znanego określenia, które chyba zna każdy świadek Jehowy. Chodzi o słowo, jesteśmy w prawdzie, poznaliśmy prawdę, to jest prawda. I to słowo prawda jest bardzo mocnym słowem. To jest właściwie takie słowo, które jest pewną formą nomenklatury u świadków Jehowy, bo my tego używamy bardzo mocno. My jesteśmy w prawdzie. I zobaczcie, jaką silną moc ma w ogóle to zdanie i to określenie. No bo jeżeli my jesteśmy w prawdzie, to z prawdą nie ma dyskusji. Nie ma żadnych wątpliwości, no bo jak możesz wątpić w prawdę? A skoro jesteś w prawdzie, czyli jesteś świadkiem Jehowy, bo słowo jesteś w prawdzie równa się jesteś świadkiem Jehowy, czyli poznałeś prawdę, no to znaczy, że nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości, że nie powinieneś mieć żadnych pytań. Jesteś w prawdzie. Jak możesz wątpić w prawdę? No właśnie, ja sam bardzo często, nawet mając już wątpliwości, mówiłem czasami o naukach świadków Jehowy prawda, że jak poznałem prawdę i tak dalej, czy jak spotkałem się z nimi. I muszę przyznać, że jest to bardzo mocno, było w każdym razie, ale myślę, że jeszcze jakieś resztki tego są bardzo mocno zaszczepione w mojej głowie, że ja jestem w prawdzie. I od razu mi się nasuwa kilka takich wersetów. Jezus, chyba jeden z najpiękniejszych dla mnie wersetów, które, wiecie, prywatnie w moim życiu na tak różnych poziomach się sprawdził. To jest, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Te słowa Jezusa są dla mnie słowami, które mi zawsze dźwięczą w głowie, że prawda wyzwala. Prawda zawsze wyzwala. I to jest coś, co jest dla mnie czymś oczywistym już teraz. Że prawda z natury wyzwala. Dlatego nie powinniśmy się bać prawdy, nie powinniśmy bać się sprawdzać prawdy, bo jeżeli coś jest prawdą, to jest prawdą, a jeżeli tą prawdą nie jest, to tym bardziej nie ma się czego bać. Ale, no właśnie, zadając pytanie z kolei, jak Poncjusz Piłat do Jezusa, ale czym jest prawda? Jezus mówi, że On jest prawdą. Że On jest prawdą, drogą i życiem. Natomiast słuchajcie, sama definicja słowa prawdy jest czymś, co mi przez długi czas sprawiało problem. Często się mówi, że prawda jest tylko jedna, a kłamstw jest bardzo wiele. Ale to też mi tak do końca nie wystarczało. Ja chciałem zrozumieć biblijną definicję słowa prawdy. Jak w ogóle można to zrozumieć? I powiem wam, że jest bardzo dużo ciekawych opracowań na ten temat. Chciałem o jednym z nich powiedzieć pod kątem hebrajskiego określenia słowa prawda, czyli słowa emet. Ta definicja jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o znaczenie. Polecam bardzo ciekawy artykuł Folia Filozofika z roku 2002 o znaczeniach słowa prawda w Biblii hebrajskiej, terminów emet i emenuch. Emenuach. Ja skupię się tylko na jednej rzeczy, jeżeli chodzi o słowo prawda w znaczeniu emet. Otóż słowo emet ma bardzo dużo znaczeń, jeżeli chodzi o samą kwestię prawdy. Jest powiązane z wieloma rzeczami. I to, co mnie najbardziej gdzieś tak uderzyło, to znaczenie prawdy, czyli prawdziwości Biblii hebrajskiej skupia się na miejscach, w których rzeczownik ten ma sens. Co znaczy w prawdzie, czy prawdomówny? Inne znaczenie tego terminu w Biblii hebrajskiej to są takie słowa jak wierność, stałość, ciągłość, trwałość, szczerość, uczciwość, prawość, sprawiedliwość, bezpieczeństwo. I może na tym krótkim wyrywku, bo to znaczenie tego słowa emet oraz emenuach jest znacznie więcej, odwołuję do artykułu, gdyby ktoś chciał sobie poczytać. Świadkowie Jehowy nie mają tak bogatych zasobów, żeby sobie poczytać tego typu artykuły, żeby się wgłębić, żeby się delektować bogactwem nawet języka hebrajskiego, znaczeniem. Słuchajcie, to co kiedyś chyba było coś takiego jak wnikliwe badanie pism, nawet mam jakieś dwa tomy, to jakaś tam była próba stworzenia takiego leksykonu biblijnego dla świadków. Jak pomyślę sobie, jak bardzo oddryfowali świadkowie od tego okresu do okresu, który jest obecnie, czyli filmików wideo, na poziomie grania naprawdę płytkimi emocjami, no to myślę sobie, że coś poszło mocno nie tak. Ale wracając do samego słowa emet. Stałość, ciągłość i trwałość. Prawda jest stała, ciągła i trwała. I ciekawe jest to, że podobne słowo, tylko że już w greckim, jest użyte w liście Jakuba, kiedy w pierwszym rozdziale, 17 wersecie, gdy mówi o Bogu.
Mówi tak: każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani zmienności. Ani zmienności. U Niego nie ma zmienności. I teraz widzimy, że prawda jest niezmienna, jest trwała, ale nie tylko jest niezmienna, jest trwała i ciągła. To znaczy, że objawienie na przykład o odkupieniu, jak czytamy całą Biblię, od pierwszej protoewangelii, czyli słów Boga, że ty zdepczesz, ty ukąsisz go w piętę, on zdepcze ci głowę, czyli jest mowa do węża, symbolicznego węża na temat Mesjasza, który wykupi ludzkość, czy nieprzyjaźni między ludzkością a szatanem, wtedy jeszcze nie wiemy, czy to jest szatan, to wszystkie kolejne, słuchajcie, historie, które nam są odkrywane, karty, stanowią pewną logiczną ciągłość. I to jest piękne. I to jest tym wszystkim piękne, że kiedy później patrzymy na to wszystko, to widzimy tą niezmienną ciągłość, która objawia coraz bardziej zmartwychwstanie. Inaczej zmartwychwstanie sobie wyobrażali Żydzi, były różne szkoły, inaczej sobie wyobrażali Mesjasza. Jezus też objawił kolejną kwestię odkupienia, jak to będzie wyglądało i po co tu przyszedł, rozczarował wielu Żydów. Ale jedno nie zaprzeczało drugiemu, czyli nawet jeżeli Jezus i jego forma mesjanizmu nie odpowiadała wielu Żydom, to absolutnie nie sprzeniewierzyła się obietnicom, które były zapisane. Jest pewna ciągłość, po prostu zrozumienie przyszło później. I Jezus tak wielokrotnie mówił swoim uczniom, że mam wam wiele do powiedzenia, ale na chwilę obecną nie jesteście w stanie tego znieść. Czyli kolejne objawienie mogłoby być dla was za dużo. To jeszcze nie jest ten czas. No i często mamy w symbolice ksiąg biblijnych, czy to wizji Daniela, czy Jana, że ta księga jest zapieczętowana, a do tej księgi jeszcze dostępu nie macie. Nie dlatego, że Bóg chroni zazdrośnie, tylko po prostu to jeszcze nie jest ten czas dla was. To po prostu jeszcze przyjdzie. No i to jest, słuchajcie, piękna definicja dla mnie pewnej prawdy i prawdziwości Biblii. Otóż prawda zawarta w Piśmie Świętym jest ciągła. Jest spójna. Jest niezmienna. Jej kolejne odsłony, niczym w szeregu warstwy cebuli, tak naprawdę pokazują piękno historii zbawienia, upadku i tego, co czeka ludzkość w przyszłości, jeżeli przyjmą ofiarę Chrystusa i uznają Go za swojego Zbawiciela. I mając tą koncepcję prawdy, a także to, że Jezus nazwał Ducha Świętego Duchem Prawdy, Pocieszycielem Duchem Prawdy, spójrzcie proszę, czym jest prawda w wydaniu Świadków Jehowy. Bo tutaj mam ogromny zgrzyt. Bo ja nie chcę dzisiaj omawiać wszystkich nauk po kolei, które są często, zmieniają się jak w kalejdoskopie i zanim zrozumiesz, czy doczytasz jedną, to już zaraz się pojawia następne jej zrozumienie i nawet nie ma co się specjalnie przyzwyczajać do obecnych zrozumień. I tutaj przykład pokolenia, nauki o pokoleniu 14 jest takim standardowym dla mnie przykładem, gdzie po prostu ilość zmian, jaka jest, nie mogę tego nazwać coraz lepszym zrozumieniem, coraz jaśniejszym światłem, bo słuchajcie, w określeniu coraz jaśniejsze światło kryje się to pojęcie spójności i niezmienności. Ja czasami pamiętam, że świadkowie właśnie tak mówili, że a wiesz, czasami jak jest ciemno albo jest bardzo słabe światło, to jak coś widzisz, to tak ci się wydaje, że to jest na przykład człowiek, a potem się okazuje, że to jest tam jakiś, nie wiem, marynarka na wieszaku. Czyli coś zupełnie innego niż ci się wydawało. No ale słuchajcie, to jest takie wytłumaczenie bardzo naiwne, żeby nie powiedzieć głupie. Tak naprawdę, bo w definicji słowa prawda jest coś zupełnie innego. Jest kwestia spójności, niezmienności i ciągłości. I teraz powiedzcie mi, które nauki wytłumaczone przez świadków mogą poszczycić się spójnością, niezmiennością i ciągłością? Które proroctwa, które są wytłumaczone przez świadków, zostały w ten sposób, trwają do dzisiaj? Jakby sięgnąć w historię Świadków Jehowy od czasów Russella i Rutherforda, to ilość zmiennych, jakie wystąpiła, odrzuconych zupełnie teorii, błędnych dat, jest po prostu kolosalna. Kolosalna. I ja cały czas będę to powtarzał aż do znudzenia. Nie rozumiem, jakim cudem świadkowie mogą się szczycić fałszywymi naukami typu rok 25, 75,
piramidy, liczenie stopni w piramidzie. No, jest tego masa, słuchajcie, jest tego po prostu masa. To znaczy myślę, że nie było żadnej ciągłości ani żadnej prawdy w tych naukach. A skoro to nie była prawda, to logiczne pytanie jest to, co to było? To co to było? Bo jeżeli coś nie jest prawdą, to jak to inaczej nazwać? Skoro prawda jest tylko jedna. O czym zresztą mówią sami świadkowie, że prawda jest tylko jedna. No i tutaj wchodzimy na bardzo grząski grunt dla wielu świadków, bo prawdę powiedziawszy, a propos prawdy, wiele nauk, które świadkowie głoszą do dzisiaj, jeżeli chodzi o posąg Dawida, jeżeli chodzi o pewne kwestie związane z czasem czasami pogan, to nie są ich nauki. To są nauki wzięte od wcześniejszych protestantów, militarystów, baptystów, adwentystów. Słuchajcie, to nie są oryginalne wymysły czy sposoby rozumienia danej grupy ludzi. Tak naprawdę te oryginalne tłumaczenia samych założycieli, badaczy Pisma Świętego, czy później Świadków Jehowy, czyli Russera, czy Rutherforda, jeżeli chodzi o pewne proroctwa, to właściwie, słuchajcie, nie zdały egzaminu. To znaczy one zostały już dawno odrzucone. A jednak pomimo tego, że nauki te nie mają żadnej ciągłości, żadnej spójności, żadnej wiarygodności, dalej jest używane nagminnie słowo prawda. Ale co jeszcze jest tym wszystkim najgorsze dla mnie osobiście, to jest to, że jeżeli się nie zgadzacie z tymi naukami, powiecie to głośno, no to tutaj nie ma przestrzeni do dyskusji. Po prostu wypadł z baru, jak to mówią. Odrzuciłeś nauki Jezusa, czy jak to mówią, pokar na ten czas. I kolejnym takim kwestią, która jeżeli chodzi o tą prawdę jest dosyć mocno kontrowersyjna, to jest właśnie to, że uważane są, że to jest pokar na ten czas. I ja sobie myślę, że jestem w stanie zrozumieć, że pewne nauki, pewne objawienia, tak jak zresztą w Biblii, postępowały z czasem. Tyle tylko, że kolejne odsłony były spójne z poprzednimi, bo na tym polega prawda. I podam wam przykład. Jeżeli Kopernik ogłosił, że Słońce nie krąży wokół Ziemi, tylko to Ziemia krąży wokół Słońca, to czy jego nauka była jaśniejszym światłem dla poprzedniej teorii? Czy możemy powiedzieć, że no tak, ta nauka była takim uzupełnieniem, wzbogaceniem poprzedniej teorii. Teraz rozumiemy to lepiej. No wydaje mi się, że nie. Tak naprawdę Kopernik przewrócił stolik. Czy jeżeli powiemy, że kiedyś Ziemia była płaska i stała na czterech żółwiach, na czterech krańcach świata, na czterech słoniach, a te słonie stały na wielkim żółwiu, który płynął przez bezmiar wody wszechświata, to gdy dowiedzieliśmy się, że Ziemia nie jest płaska, a okrągła i że jest zawieszona nad nicością, to czy można powiedzieć, że to zrozumienie jest jaśniejszym, lepszym zrozumieniem poprzedniej hipotezy na temat płaskości Ziemi, słoni i żółwia? No też raczej nie. Obie nauki przewracają stolik. I to jest problem, jaki jest ogromny, jeżeli chodzi o pewne nauki Świadków Jehowy. Otóż tak naprawdę nowe zrozumienie kolejnych rzeczy przewraca stolik. Jeżeli w nauce o pokoleniu słowo pokolenie najpierw jest używane pozytywnie, potem negatywnie, a potem znowu pozytywnie. Jeżeli Wielka Rzesza najpierw jest w niebie, później na ziemi, a później nie wiem jeszcze gdzie indziej. Jeżeli podział na owce i kozy już się zaczął, jeszcze się nie zaczął, dopiero się zacznie, no to słuchajcie, to nie jest uzupełnienie, to nie jest jaśniejsze światło, to jest przewracanie stolika. I mam wrażenie, że świadkowie z lubością przewracają swój stolik wielokrotnie, do tego stopnia, że często jak rozmawiam prywatnie z takimi naprawdę, wiecie, świadkami już z długim stażem, to oni mi uczciwie mówią, że oni się już w ogóle nie przywiązują do pewnych tłumaczeń niewolnika. Oni robią swoje po prostu. I może w tym jest jakaś metoda, żeby po prostu się już nie przejmować. Ale cały czas nagminnie powtarzają, że oni są w prawdzie. I powiem wam, że ten kuriozum dla mnie jest niesamowity, bo w sumie forma tłumaczenia niewolnika, rozumienia pewnych rzeczy, które już jak oni nawet publikują, to już wiadomo, że to jest bzdura. Mówię na przykład o obecnej nauce o pokoleniu. To już jest bzdura. To już się nie obroni, słuchajcie. Ale jest jakiś ogromny magnes w tym, w tej mantrze, bo to jest taka mantra, jaką się takie powtarzają, że oni są w prawdzie. Czym jest prawda, słuchajcie? Prawdą jest to, że Bóg wysłał swojego Syna na ziemię. Że On, ukrzyżowany, oddał swoje doskonałe życie na okup za wielu.
że przyjął chrzest przez imię Chrzciciela i że trzeciego dnia zmartwychwstał i został wywyższony. To jest prawda. Natomiast cała reszta jest no, mocno dyskusyjna. Tylko problem polega na tym, że te ogólne zasady, jeżeli chodzi o Boga i Chrystusa, są powszechnie uznawane przez większość nominacji chrześcijańskich. Także mam wrażenie, że świadkowie bardzo mocno szafują słowem prawda. Natomiast jak popatrzymy sobie na ich własne nauki na przestrzeni ostatnich 100 lat, to w porównaniu z chrześcijaństwem jest naprawdę niedługo, to ilość zmian odrzuconych zupełnie, wywróconych do góry nogami stolików jest przeogromna. A jednak z jakiegoś powodu ciągle uważają, że oni są w prawdzie. Otóż definicja słowa prawda wyklucza tego typu działania. Po prostu wyklucza. Wszystko, co zostało zapisane pod wpływem ducha, czy to w listach, czy w Ewangeliach, przetrwało do dzisiaj w niezmienionej formie i dalej jest aktualne. Wszystkie wizje i proroctwa, wszystkie decyzje są cały czas tak samo rozumiane i nie ma tej żadnej zmienności. Kiedy Paweł mówi, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, to się wcale nie zmieniło, słuchajcie, po 2000 latach. Kiedy Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, albo kto je, kto nie je i pije, nie ma mojej krwi i ciała, nie ma żywota wiecznego, to dalej jest aktualne. Kiedy Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniów chrzczących w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to te credo jest dalej aktualne. Świadkowie Jehowy te wszystkie rzeczy zmieniają. Po prostu zmieniają z lekkością autorytetu, który ma do tego prawo. Chociaż wielokrotnie uwielbiają sami cytować słowa, że ktokolwiek coś doda lub odejmie od tego, co zostało powiedziane, to będzie dodane lub odjęte. No mam wrażenie, że niewolnika to nie dotyczy. On może i dodawać, i odejmować. I zawsze to jest pokarm na czas słuszny. A nawet jak się okazuje, że był błędny, to nic. To tak Jehowa chciał. Jehowa chciał, żeby to było takie błędne, bo na ten czas tak musiało być. Niesamowita jest ta logika i to szafowanie i żonglowanie słowem prawda. Ale definicja słowa prawdy, credo słowa prawdy jest bardzo proste. Prawda jest niezmienna. Ona się może objawiać coraz bardziej, możemy coraz lepiej pewne rzeczy rozumieć, ale jest stała, ciągła i trwała. Jest też szczera i uczciwa. I dzięki temu można się czuć bezpiecznie. Także czy prawda serwowana przez świadków Jehowy spełnia definicję słowa emet? Nie wiem. Moim zdaniem nie, ale to jest tylko moje zdanie i możecie w komentarzach napisać mi zupełnie coś innego, że jednak tak. I ja znam ten werset, że wielu zacznie badać i wzrośnie poznanie, ale właśnie słowo wzrośnie poznanie też świadczy o pewnym naturalnym cyklu, który rośnie. I tak jak mówię, nie chcę w tym podcaście, wiecie, weryfikować każdych nauk świadków Jehowy, bo to nie o to chodzi. Pokolenie to jest dla mnie taki standardowy przykład, bo wydaje mi się, że to już jest bardzo trudna nauka dla świadków, dla samego ciała kierowniczego i ona jest naprawdę na swój sposób nawet zabawna, już teraz, jeżeli chodzi o obecne tłumaczenie, które oczywiście też zostanie zmienione. Ja się bardzo współczuję, szczerze mówiąc, wszystkim świadkom, którzy cały czas, pomimo tego, że mają masę wątpliwości co do pewnych nauk, powtarzają sobie, że są w prawdzie, że mimo wszystko są w prawdzie. No bo się wyzwolili od nauki o Trójcy, o piekle, o duszy nieśmiertelnej i tam kilku innych. Czym jest prawda? Prawda jest niezmiennością, prawda jest wiernością, stałością i ciągłością. Czy była jakaś krzty prawdy w nauce o tym, że Ziemia, że Słońce krąży wokół Ziemi? Jedyną częścią prawdy w tej nauce było słowo Słońce, że jest. Cała reszta była bzdurą. Jakie części, elementy, zalążki prawdy są w pewnych naukach świadków? Może jakieś są. Co nie zmienia faktu, że wiele z tych nauk jako całość po prostu się nie broni. Nie mają nic wspólnego z prawdą. Tak samo jak z prawdą nie miało nic wspólnego nauki Rutherforda roku 25, Knora o 70, czy Franca o 75, czy wiele, wiele innych nauk, jeżeli chodzi o rozumienie objawienia, Daniela, królów północy, południa, pokolenia, Jonadabów, Wielkiej Rzeszy, symboliki 134 tysięcy i wiele, wiele innych nauk, które totalnie nie mają nic wspólnego z prawdą. Ale z jakiegoś powodu dla świadków Jehowy są prawdą, nawet jeżeli zostaną zmienione, nawet jeżeli zostaną przetasowane, nawet jeżeli stolik po raz kolejny zostanie wywrócony do góry nogami, to dalej dla nich będzie prawda. Bo prawda to jest niewolnik. Niewolnik mówi prawdę, nawet jak się myli. A jak się myli, to patrz punkt pierwszy.
I z tym smutnym konsensusem Was zostawiam. Cześć.